Żaklina Skowrońska, Bartosz Łyżwiński. Dzień dobry Państwu w telewizji w Polsce. U nas najważniejsze tematy, a jednym z takich tematów jest zapowiadany protest rolników, który przed nami. Tak, ponieważ wbrew sygnałom, jakie płyną ze strony władzy, ze strony rządu, porozumienia z rolnikami nie ma, przynajmniej tak twierdzą ci ostatni, dlatego dziś wznowią między innymi blokadę przejścia granicznego Uchrynów do Uchobyczów. Tam protest był co prawda zawieszony w święta, ale zostanie odwieszony. Natomiast na blokadach dróg się nie skończy, ten protest trochę teraz będzie mieć inną formę. No właśnie, rolnicy chcą odwiedzić posłów w ich biurach, zapowiadają się z wizytą na czwartek, 4 kwietnia. Takie odwiedziny zapowiadają między innymi rolnicy z Suwalszczyzny. O czym teraz? My, rolnicy z Suwalszczyzny, sprzeciwiamy się polityce obecnego rządu na temat rozmów z nami. Nikt z nami nie prowadzi rozmów, nikt nie chce w ogóle słuchać prawdziwego rolniczego głosu, nas oddolnie. Dlatego dzisiaj komunikujemy, że zarejestrowane strajki, które były na następną środę w formie blokad, z racji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, rezygnujemy z nich. Nie chcemy uprzykrzać życia dla zwykłych obywateli i na ich prośbę schodzimy z drogi, ale nie schodzimy z protestów. 4 kwietnia odwiedzamy wszystkie biura poselskie w kraju. Posłowie, senatorowie, czy z lewa, czy z prawa, macie czas do 4 kwietnia, żeby z nami zacząć rozmawiać. Nie będziecie z nami rozmawiać? Przyjdziemy do was z takimi prezentami, co nam to wszystko zostanie. Dlatego wszyscy... Nic o nas bez nas! Tutaj jest tak jeszcze sympatycznie, ale wydaje mi się, że tego 4 kwietnia to już tak sympatycznie nie będzie. No takie odwiedziny z prezentem, symbolicznym prezentem, to możemy się domyślić, z czym rolnicy przyjadą i w jaki sposób będą te biura poselskie blokować. Taki trochę blokować. Cuchnący sposób dadzą o sobie znać i się tak, przypomną. Będzie na pewno czuć, że rolnicy są... Tak, że przywieźli coś tam dla posłów i senatorów. A powiedz, czy ty już może, wiem, że były święta, wyjeżdżałaś, ale jeszcze przed świętami przechodziłaś albo przyjechałaś rowerem bądź hulajnogą, tą nową kładką taką przez Wisłę długą? Tak, mieszkam przy Mariensztacie, więc no i jak twoje rzut wrażenia? Kamieniem na tę kładkę mam. Może widzów zaprosisz tutaj też, żeby skorzystali. Było bardzo tłoczno. Ruch większy, muszę Państwu przyznać, niż na Marszałkowskiej na tej kładce. Ja prawie dałem się Tobie przekonać, żeby tamtędy przejść, ale po tym, co zobaczyłem w internecie, po tym nagraniu, no to mam wątpliwości, czy moja noga tam postanie, na tej kładce. Na dwie śrubki. Na dwie śrubki powinny być cztery. Ale tu jest prawdziwy hit. Patrzcie, jak krzywo spasowana jest ta poręcz. Inwestycja Trzaskowskiego. Patrzcie tutaj, tu są dwie śruby, o te o, a tam dalej dali blachowkręt. To jest, szanowni Państwo, blachowkręt. I tak samo i tu, śruba tak jak należy, a dalej blachowkręt. O, nawet widać jego gwint. Wkrętareczką, o, proszę bardzo. Zobaczcie, wkrętareczką wkręcili. No komedia, komedia. No komedia może i na razie, ale oby ta komedia się nie przerodziła w tragedię. Tak może za dużo ludzi było i te śrubki jakoś, ja się nie znam, tak. Mnie przypomina się klejenie drzwi taśmą klejącą w Magistracie. Tak, w ratuszu. Tak, tak. Były. I nie, to było w mieszkaniu u pani, która deklarowała, że będzie głosować na Rafała Trzaskowskiego. Ale po tym, jak jej zalepił te drzwi, to podobno zmieniło zdanie. A ten temat budził szereg komentarzy od lewa do prawa, także w mediach społecznościowych. Zabrał głos w tej sprawie poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Zobaczmy ten wpis.
I na platformie X Paweł Jabłoński pisze tak: w sprawie słynnej kładki całkiem serio, sama w sobie to całkiem fajna sprawa. Musimy się chyba tutaj zgodzić. W Raciborzu też taką robimy. Miasto może trochę mniejsze od Warszawy, ale jak się okazuje z podobnymi aspiracjami i jak znam prezydenta Dariusza Polowego, to w Raciborzu wszystkie śrubki będą dokręcone. Bo już tak całkiem serio nie podważamy absolutnie tego, że kładka jest bezpieczna dla ludzi. Trochę żartujemy dziś w końcu. A nie, to wczoraj był prima aprilis. Ale jednak estetyka też ma znaczenie, a z tą estetyką tutaj no tak różnie to bywa, bo te śrubki jakoś tak nie zachęcają. A wielu tej kładce się przygląda. Zresztą wspomniany przez nas Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, już teraz państwa i naszym gościem, więc możemy go zapytać osobiście o to, czy już po tym cudzie techniki szedł, spacerował także w święta, choć może do tego tematu za moment wrócimy. Tak, ponieważ mamy inny, poważniejszy na początek, mianowicie dochodzą takie medialne informacje, na razie chyba oficjalnie niepotwierdzone, o śmierci obywatela Polski w Strefie Gazy. Miał być kierowcą prawdopodobnie w konwoju humanitarnym. Czy pan minister tutaj ma jakieś informacje na ten temat? Dzień dobry państwu. Rzeczywiście takie informacje docierają, natomiast ja mam takie same informacje jak państwo, informacje medialne przede wszystkim. Nie ma na ten moment, sprawdzałem kilka minut temu, żadnego oficjalnego komunikatu naszego MSZ. Mam nadzieję, że ta informacja zostanie bardzo szybko zweryfikowana. Niestety wiele wskazuje na to, bo praktycznie wszystkie światowe media podają to w tej chwili jako główną informację, że w tym ataku zginęło rzeczywiście 5 osób, co najmniej 5 osób, w tym obywatel Polski. Myślę, że powinna być natychmiastowa reakcja naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no i zwrócenie się do strony izraelskiej o pilne wyjaśnienia. Dodajemy tutaj, bo aktualizujemy cały czas te informacje, panie ministrze, między innymi nasz portal w polityce.pl. Zaglądamy na ten portal, bo już komentarze w tej sprawie Białego Domu, właśnie po ataku Izraela na Strefę Gazy, ataku, w którym, jak przypuszczamy, zginął Polak. Jesteśmy załamani i głęboko zaniepokojeni. Władze USA oświadczyły w nocy z poniedziałku na wtorek, że są załamane po śmierci w Strefie Gazy 4 pracowników amerykańskiej organizacji humanitarnej, którzy zginęli także w tym nalocie. W Stanach Zjednoczonych, o ile mnie nie myli mój zegar, to jeszcze noc, a reakcja Białego Domu już jest. No, na naszą polskiego MSZ-u wciąż czekamy. No, mam nadzieję, że ta reakcja rzeczywiście będzie, bo to powinna być ta sytuacja, no, nie może być pozostawiona bez działania MSZ. Liczę na to, że takie działania zostaną podjęte. No i też trzeba podkreślić, że tutaj zdecydowanie większa aktywność jest niezbędna, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Strefie Gazy, przede wszystkim właśnie w kwestiach humanitarnych. Ja też zwróciłem z interpelacją jeszcze w poprzednim tygodniu z pytaniem o działania naszej dyplomacji w tej sprawie, dlatego że niezależnie od bardzo złożonej sytuacji, doskonale wiemy, że to jest i z punktu widzenia Izraela, i z punktu widzenia Palestyńczyków, tam są bardzo różne racje. Natomiast sytuacja, w której cywile są atakowani, w której niewinne osoby giną, zwłaszcza jeśli dzieje się to także w wyniku blokady humanitarnej, no to jest sprawa, która absolutnie nie może zostać pozostawiona bez reakcji. Muszą tu być działania. Konieczne jest pilne odblokowanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. I tutaj potrzebne są po prostu większe naciski dyplomacji i naszej, i naszych sojuszników. Mam nadzieję, że coś takiego nastąpi. Panie ministrze, i teraz zgodnie z naszą zapowiedzią tak dosyć radykalnie i gwałtownie zmieniamy temat. Przejdziemy do kładki. I przejdziemy do kładki. Czy pan tą kładką już przeszedł? Jeżeli tak, to jakie pana wrażenia? Bo widzieliśmy ten wpis w internecie. No właśnie, i jakbyśmy tutaj pana zdanie w tej kwestii mogli poznać. Ja nie miałem jeszcze okazji, dlatego że ja jestem w Raciborzu i właśnie z Raciborza państwa pozdrawiam, z mojego biura poselskiego. I stąd ten Racibórz i porównanie do raciborskiej kładki. Tak, dlatego że u nas rzeczywiście również podobny projekt został zaplanowany. Taka kładka, już dyskusje o niej się toczyły od dawna, żeby ułatwić ludziom przejście przez Odrę, przez Raciborz płynie Odra. Połączenie między rynkiem, między tą najstarszą częścią Raciborza
Boże, a zamkiem, który jest po drugiej stronie. No i mamy tak naprawdę do czynienia z projektem, który jest przez zdecydowaną większość mieszkańców oczekiwany, ale też nikt się jakoś nie ekscytuje tym specjalnie, no bo to nie jest też jakiś przełom infrastrukturalny, więc o ile ja nie mam nic przeciwko budowie tego typu obiektów, wręcz przeciwnie, uważam, że one są potrzebne, to mam wrażenie, że jak na Warszawę, to te aspiracje mogły być trochę większe. Warszawa potrzebuje przede wszystkim nowych mostów, co najmniej dwóch nowych mostów, które też są od dawna planowane, a żadne działania, o ile wiem, nie są realizowane. Mamy niecałe 2 linie metra w stolicy Polski, no to też niezbyt dobrze świadczy o ludziach zarządzających tym miastem. Od ponad 2 dekad rządzi Platforma i jak na razie specjalnie tych efektów wielkich nie widać. No rozwijają się oczywiście deweloperzy, którzy w Warszawie mają po prostu pełną swobodę działania, w zasadzie nieskrępowaną, zabudowują kolejne miejsca, gdzie wcześniej były różnego rodzaju skwery, parki, przestrzenie, także między poprzednimi blokami. No to możemy wszyscy obserwować, każdy, kto w Warszawie czy mieszka, czy przebywa choćby czasowo, to widzi, że ta zabudowa jest coraz gęstsza. Ale czy to jest przyjazne dla mieszkańców? Tutaj myślę, że są co najmniej spory, jeśli nie w ogóle negatywna ocena tej sytuacji. A czy ten kalendarz inwestycji w Warszawie jest pisany pod kalendarz wyborczy? Bo tak dziwnym trafem oddanie tej kładki tydzień przed pierwszą turą wyborów samorządowych. No, patrząc na to, jak to wygląda, widząc też, że to te zdjęcia, które teraz państwu pokazują, że tam no ewidentnie skręcano to w pośpiechu, ktoś tam nie dokręcił czegoś, jakieś, widziałem takie zdjęcia, że stoją barki, że cały czas stoją te larseny, te zapory, które dopiero mają chyba być wypełnione zaprawą betonową pod podpory tego mostu. No, wydaje się, że to jest wszystko rzeczywiście jakoś tak przyspieszone, żeby zdążyć przed terminem wyborów, ale cóż, no mam nadzieję, że tutaj i wszystkie przepisy zostały dopełnione, że nie został oddany obiekt, który stanowi zagrożenie dla ludzi, no bo to rzeczywiście już byłoby wręcz przestępstwo. Pytanie też, czy rzeczywiście tego rodzaju obiekt to jest największe osiągnięcie tej kadencji. Ja szczerze mówiąc, jak przyglądam się Warszawie, co się w Warszawie dzieje z tych inwestycji publicznych, no jestem w stanie wymienić jeszcze jeden taki istotny obiekt, czyli to nieszczęsne Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które straszy w tej chwili w samym centrum ten wielki biały klocek bez jakichkolwiek elementów tak naprawdę na jakiejś przyjaznej architektury. Wygląda to koszmarnie. No, każdy, kto tam przechodzi, mam wrażenie, no, albo odwraca wzrok, albo po prostu no, ma nie najlepsze myśli o ludziach, którzy to zaakceptowali. No ale taki jest dorobek władz Warszawy za rządów Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, ekscytacja kładką w Warszawie spora, w mediach społecznościowych również. Chciałem jeszcze pana zapytać o inną ekscytację, tę dotyczącą spotu świątecznego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, choć najpierw chyba chciałabym zapytać, jak to w pana kuchni świątecznej wyglądało? Czy pan siedział, czy pan pracował? No my całą rodziną spędzaliśmy święta, więc każdy coś robił w kuchni i my z żoną i rodzice i siostra z mężem, nawet dzieci starały się trochę pomagać, więc te obowiązki każdy między siebie dzielił. Ja nie chcę jakoś tam specjalnie się wyzłośliwiać. Jest to moim zdaniem przykład tego, że jakiś PR-owiec coś komuś źle podpowiedział i wyszło z tego więcej szkody niż pożytku i mam wrażenie, że samemu panu Trzaskowskiemu to nie pomogło, wręcz zaszkodziło, ale jego trzeba rozliczać tak samo jak innych prezydentów, nie z tego, jaki spot nagrali, tylko z tego, co robili, a raczej czego nie robili w miastach, bo ostatnie lata były czasem bezprecedensowego wzrostu dochodów samorządów z podatku, przede wszystkim dzięki reformom podatkowym Prawa i Sprawiedliwości, ale też potężne programy inwestycyjne, inwestycje w drogi, inwestycje w infrastrukturę medyczną, szkoły, infrastrukturę kanalizacyjną. To jest rzecz absolutnie historyczna. Ja to widzę u siebie w swoim powiecie, w powiecie raciborskim, w gminach naszego powiatu, w powiecie wodzisławskim sąsiednim. I tutaj niezależnie od barw politycznych samorządy dostawały największe pieniądze w historii. Wszyscy samorządowcy to przyznają.
A jak słyszę Rafała Trzaskowskiego z Warszawy, najbogatszej gminy w Polsce, który się żali, że ma za mało pieniędzy, gdzie Warszawa naprawdę nie cierpi na brak pieniędzy, cierpi na brak wizji, no to to jest po prostu przejaw hipokryzji mającej przykryć to lenistwo i nieumiejętność zarządzania dużym organizmem. Taka jest moja ocena, też widzę Warszawę bardzo często, więc wiem, że także w porównaniu do innych stolic europejskich po prostu nie wykorzystuje swojego potencjału. To rozliczenie zapewne 7 kwietnia. Zobaczymy, jak wyjdzie ono przy urnach wyborczych 7 i kto wie, może i 21. Odsłona druga. Paweł Jabłoński, były wiceszef resortu spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo, studiu. Dobrego dnia. A my kończymy na ten moment? Tak, i zapraszamy państwa po krótkiej przerwie i między innymi zapraszamy na rozmowę z jednym z liderów rolniczych protestów, Stanisławem Barną.